Do wygrania ten skinek, jeśli chcesz go wygrać, zostaw łapeczkę do góry, subskrypcja z dzwoneczkiem, użyj w tym miejscu kodziku sznycel na GeForce Kinsie, no i w komentarzu napisz, jaką najwyższą miałeś średnią, a my przechodzimy do filmu. Zium! Wygranego z tego, jak jest poprzedniego odcinka z GeForce Kinsa, wylosuję w kolejnym filmie, bo jestem na wyjeździe, musiałem nagrać ten film na zaś, ale myślę, że się nie obrazicie, no i co, przechodzimy do filmu. Zium! Masz do wygrania te dwie piękne kosy o łącznej wartości 4200 zł. Każda złotówka wpłacona z kodem sznycel na CSGO Skins, Case Hack czy GeForce Kins to jedna szansa na wygranie. Tak zwany los. Im więcej ich masz, tym większa szansa na twoją ewentualną wygraną. Wpłaty podsyłajcie mi na Discordzie w postaci nagrania w prywatnej wiadomości lub po prostu do mnie zadzwońcie. Pamiętaj, aby nagrać wpłatę od momentu wpisania kodu do momentu otrzymania balansu na stronie. Wyniki 12 października na live. Powodzenia! W dzisiejszym odcinku bierzemy skrzyneczkę pod test Neptun za 400 zł, no i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie coś z niej osiągnąć na starcie. Od razu dwa szybkie kliki po 2000 zł. Bez ociągania się. No i czy to było warte swojej ceny? Myślę, że nie. Nagrywa się to, nagrywa. 179 zł z 2000. Druga próba. No to jest niepojęte, nie? To jest niepojęte, co się dzieje. Lightning Strike. Dziękuję. Teraz odrobiliśmy się za całość. 4700. Jeszcze raz. No nie. Tu raz daje, raz zawiera wszystko. To jest taka wredna skrzynka, widzę. Dobra, czekajcie. Zrobimy to inaczej. Bo to było za grube na sam start, już jesteśmy 3000 w plecy. I pamiętajcie, na samym starcie, jak wchodzicie na stronkę, w tym miejscu wpisujecie kod sznycel, albo w tym najlepiej, to wtedy będzie na dłużej ten kodzik wpisany i będzie zapamiętany przez stronę. I dostaniecie 5% więcej. Tak, tu widzicie, do każdej waszej wpłaty, nieważna jaka metoda, 5% więcej dostajecie, więc naprawdę zachęcam, wpłacając przykładowo stówkę, dostaniecie 105 zł, więc naprawdę zarobista opcja, plus punkty eventowe, więc około 110 zł, jak nie więcej. Naprawdę, naprawdę polecam. My sobie sprawdźmy sobie ten evencik na szybkości za 600 zł, kliknijmy. Czy to jest warte swojej ceny? Ping the depad może być drogie. 230, no nie za dobrze. Drugi traf też nie jest za mocny. I ostatni próba, ostatnia próba teraz. Print stream. Jak będzie faktorynie, to wygraliśmy. 157, no nie wygraliśmy. Dobra, nie przechodzę. Dzisiaj trochę taki po pierwszym odcinek, bo nie jestem aż tak mocno wyspany. Lecimy. Skrzyneczka Neptun na Case Battle i robimy to tak. 8 razy, 3 graczy, losowe boty. Czekam cały czas, aż wprowadzicie opcję wybrania sobie botów, bo to będzie naprawdę mocne. No i na koniec 6,5 wleci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najwięcej. No i jest pięknie na samym starcie, nie dla nas. Ja pierdolę. No nie wierzę w to. Chociaż 1400 to nie jest jakoś mega dużo, bo bitwa 3200 kosztuje. I na razie oprócz tego nie było nic innego. Trzy skrzynki za nami. No AWP Lightning Strike by się przydała, żeby tu ją wciągnąć do nas, do ekwipunku. No nie, tu nie ma nic, kompletnie, wie to kurwa, widzicie, nie, co tu się dzieje? Jeden skin za 1400 zł, teraz za 700 drugi. Ale na jakąś testuję tą skrzynkę to do końca, wygra to prawdopodobnie bot crusher jeszcze. Nie, tutaj, i łączna pula to jest 3500. Stwórz taką bitwę za 3200, dodajemy to 10 razy i do tego dorzucimy za 2,5 coś. Czy jest jakaś skrzynka za 2500? Jedna. Jest Excalibur, Big Bolera dajemy. I za 500 zł. Blackbearda. Trzech graczy, znowu losowe boty. Szkoda, że nie te same, nie można tak dać. Byłoby to naprawdę fajną opcją. No i co? Pokażmy jaja, kurwa. Niech to odda, no proszę. No taka fajna bitwa wymyślona przeze mnie. Daj mi. No i rękawiczki za czwórkę pewnie. No, dziękuję. Pograne. Prawdopodobnie jest pograne już. Na samym starcie. Chyba, że ten Big Baller nam coś odda, nie? Ale jak widziałem na odcinkę przykładowo Bandury, co tam się dzieje na tej skrzynce, to marne szanse, ale jeszcze jest Neptun. Może to samo nam poleci, kto wie. Jak na razie tylko i wyłącznie ze skrzynki nam coś leciało, na bitwie ani jednego dobrego trafu. Jest jeszcze Bulldozer kolejny za 7... Nie, to nie jest Hazard Pay, nie Bulldozer, co ja w ogóle gadam. No nic, nic, kompletnie nic. Mam 150 zł, no około 200 nawet. A już poszło na tą... Dobra, teraz 2000.
Nie jest źle, jest jeszcze szansa to odbić, by musiał jeszcze raz takie coś polecieć. Ten deal też jest drogi. 2000, jesteśmy prawie na równi tutaj z tym botem czadem, bo on jeszcze tu 700 trafi. No brakuje nam około tysiaka do niego. Więc jeszcze jeden Neptun, proszę daj coś. No nie dał, więc szansa w Big Bowlerze leży w tym momencie. Coś za dwójkę dla mnie, a dla niego za 200 zł i będzie git. No, to jest skrzynka Big Bowler, dziękuję. 90 zł, jest takie drogie skrzynki. Przegrane, nie ma szans. I to jeszcze o ile? 1500 zł. No dzisiejszy odcinek w ogóle okazał się pełną klapą. Ale jak widzicie, nie zawsze się wygrywa. Czasami też trzeba przegrać. Dzięki za dzisiejszy film. Pamiętajcie o wpłaceniu skuteczności, bo jest do wygrania naprawdę jeden fajny nóż, jak i drugi. Zależy kto co woli. Ja przykładowo wolę tego flipa Dopplera, ale może ktoś oczywiście woli Huntsmana. Więc wpłacajcie, nagrywajcie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego. Yo!